Cześć, mam na imię Maksymilian. Mam 25 lat. Mój akcent wynika z tego, że jestem ze Lwowa. O! I co cześć, ty na to? Max! Jaki Maksymilian jest Maxem? To jest zwykły Max, jaki Maksymilian. No, to chodzi. Dzisiaj mój dzień zaczął się bardzo intensywnie. Miałem naprawdę wiele spotkań dzisiaj. Stop, ale no zobacz, elegancko, no, bardzo elegancko. Też to od razu zauważyłam. Jestem agentem. Nie agentem służb specjalnych oczywiście. Jestem agentem od spraw nieruchomości. O, poważnie. Z tego co wiem, dobra praca. I teraz pokażę, co ja sprzedaję. Tak wygląda właśnie inwestycja, w której prawie już nie ma kawalerek. Sobota rano, a Maksymilian sprzedaje mieszkania oczywiście. Widać było, że praca zajmuje bardzo ważne miejsce w jego życiu. I tutaj jest mój pokój, tak, mój gabinet, właśnie gdzie przyjmuję moich klientów, z którymi pracuję. Zobacz, jaki mam piękny widok z okna. O proszę. No, bardzo piękny. Dla mnie taki fajny, inteligentny chłopak. Mhm. Już tak się zobaczył, że już nic więcej nie powiesz. Nie, ja tak po prostu się zastanawiam. Takie imponujące. Przedsiębiorczy bardzo. No. Maksymilian. Fajny, młody facet, który ma zakorzenione takie old zasady. Tego, że potrafi być dżentelmenem, potrafi przytulić. No, ale żeby być dżentelmenem, nie trzeba mieć old zasady. To takie podstawowe męskie zachowanie chyba, co? Czy mylę się? A więc jeżeli chcesz coś takiego, to wybierz właśnie go, bo uważam, że miło i fajnie spędzisz czas. Ja myślę, że ten pan też sprzedaje mieszkanie i pewnie jest całkiem niezłym sprzedawcą. Takie schudzenie. Risotto jest już gotowe. Kurczę, bardzo ładnie to wygląda. Patrz, nawet zastanawiasz się. Teraz ryba. Wow. Czerwone wino jak najbardziej do tymczyka pasuje. Właśnie tak może wyglądać kolacja nasza. Wolałabym coś inną rybkę, a do tego białe winkowy drobne, a nie czerwone. Jeśli wybierzesz mnie, zapraszam cię na taką domową kolację. Słyszę, że zaprosił już mnie do domu? No, ale przynajmniej na coś konkretnego, a nie zaprosił cię do domu, żebyś jemu ugotowała. Tutaj gra mój brat, za chwilę zobaczysz moją siostrę. Jestem najstarszym w rodzinie. Niestety ja nie gram na instrumencie, ponieważ w ich latach już pracowałem na budowie. Moje dzieciaki po prostu, co tutaj powiedzieć, ja ich bardzo lubię, bardzo wspieram i chcę ich oczywiście zabrać do Polski i oddać do jakiegoś naprawdę dobrego uniwersytetu czy szkoły. Bardzo ładnie o tym swoim rodzeństwie mówi. Czy to mi się łezka wokół zakręciła, czy ja dobrze tak, widzę? Tak, trochę wzruszyłam się, to bardzo widać. A czemu cię to tak wzruszyło? Przypomniała mi się o swojej siostrze, którą cały czas marzę zabrać tutaj do siebie. To jest mój najbliższy człowiek. W ogóle osoba po prostu niesamowita. Jak tak się zdarzyło, że została moją siostrę? Tak bardzo ją kocham i rozumiem, o czym mówię po prostu. Ona zawsze mnie wspierała, zawsze. Zawsze mnie najlepiej rozumie, a to nie jest takie łatwe. Ja sobie nie mogę o tym rozmawiać, naprawdę zaczynam płakać.